Halo, dzień dobry. Dzisiaj o tym, jak przeżyć w jaskiniach w Don't Starve Together oraz o tym, jak się po nich w miarę efektywnie przemieszczać, by znaleźć to, na czym nam najbardziej zależy. Do jaskiń zawsze warto zejść jak najszybciej, nawet przed podstawieniem maszyn, by wziąć 5-10 świetlistych bulb na latarnię i uciec z powrotem na powierzchnię. Jako, że zajmuje to 2-3 minutki, nic złego nie powinno się stać. Poza okazyjnym trzęsieniem ziemi, podczas którego spadają kamienie z nieba, cienie oznaczają, gdzie zaspadają kamienie. Jeśli dostaniecie kamulcem, stracicie 20 HP, ale to bardzo łatwo się dojuje. Jeśli jednak idziecie na wielką wyprawę, a nie po bulwy, to tak. Kask na łeb, latarnie do ręki, podstawowe zasoby jak trawa, patyki, krzemienie, kamienie, drewno, świńskie skóry, przynajmniej po pół staka. Jaskinie najlepiej jest eksplorować latem, jesienią też spoko, ale wtedy najlepiej działać na powierzchni. Wiosną jest niebezpiecznie, ale się da, a zimą to masochizm. Jaskinie są zbudowane na planie mniej więcej gwiazdy rysowanej przez 5-latka w przedszkolu. Mamy pewne centrum, od którego odchodzą nierówne i koślawe ramiona, które będę dalej nazywał gałęziami, jako że je przypominają. Wy wchodząc do jaskiń znajdziecie się na biomie łąkowym. Jest to główny biom, który zawsze kończy gałęzie, co oznacza, że odkrywając go najlepszym, co możecie znaleźć, to wyjście do innego biomu. Aby znaleźć to wyjście, bardzo pomocne są kamienne dalnie, które prowadzą do innych biomów lub chociaż wskazują kierunek, w którym powinniśmy zacząć podążać. Sprawdźcie również koniec każdej kamiennej dalni, bo chociaż jeden powinien prowadzić do innego biomu. Na łące znajdziecie trawę, patyki, drzewa i czasem wielkie króliki, które będą was chciały zabić, jeśli będziecie mieli mięso we kół, oraz pająki. Poza tymi zagrożeniami i robakami głębinowymi, które mogą was zaatakować w całych jaskiniach, będziecie o tym wcześniej uprzedzeni, jest to bezpieczny biom, dobry na zgromadzenie zasobów do dalszej podróży, co raczej i tak powinniście zrobić na powierzchni. Jeśli macie szczęście, od razu z biomu wstępnego przejdziecie do biomu centralnego, który łączy całe jaskinie, ale zakładając, że tego szczęścia nie macie i wylądujecie na biomie kamiennym, nie daj Boże podziemnej mozaice czy innym pokemonie, musicie znaleźć wyjście i z tego biomu. Ponownie rozglądajcie się za kamiennymi dalniami i starajcie się podążać mniej więcej wzdłuż nich. Dlaczego? Przyjrzyjcie się mapie. Zaznaczyłem kolorem wszystkie kamienne dalnie. Zauważcie, że na ogół mniej więcej zbiegają one wszystkie do biomu centralnego, więc idąc z obrzeży wzdłuż nich powinniście raczej trafić do centrum. Dodatkową wskazówką może być również grubość kamiennych dalni. Grubsze części wskazują dodatkowo, w którą stronę równolegle do kamiennej dalni powinniśmy się przemieszczać, natomiast pozostałe cięższe od nogi kamiennej dalni prowadzą z dala od centrum. Zasada ta nie działa w momencie, w którym dwie odchodzące od nogi prowadzą do jednego miejsca. Tak więc poruszamy się wzdłuż kamiennych dalni w kierunku grubszej części kamiennej dalni, przy czym pamiętajcie, że generator świata bywa kapryśny i jak na widocznej mapie około 10 kamiennych dalni prowadzi do centrum i zasada grubości się zgadza, tak dwie się w ogóle nie zgadzają, więc nie ufajcie tym regułom bezmyślnie, ale lepsze to od bezmyślnego biegania po granicach biomów. Biom centralny jest brązowy, pełen świetlistych bulw, stalagmitów, okazyjnie znajdziecie tam ślimaki, które będą was chciały zabić, jeśli macie przy sobie kamienie i ogólnie jedzą kamienie, ale są wolne, więc wystarczy trzymać dystans i jest z nimi git. Znajdziecie tam również koszmarnego świniołaka, więcej o tym bosie link w opisie. Long story short, nie zaatakuje on was, jeśli nie rozłupiecie wszystkich kolumn za pomocą siekiero killoffa, ale zbija poczytalność, więc lepiej trzymać dystans. Są tu również pojedyncze króliki z żarciem. Reasumując, oprócz ślimaków i królików jest to bardzo bezpieczny biom. Jest również strasznie ważny, bo prowadzi on do niebezpiecznych ruin, które są źródłem najlepszych przedmiotów w grze. Film o raszowaniu ruin w opisie polecam. Do tego z biomu centralnego znajdziecie przejście na biom niebieskich grzybów, który jest również cholernie ważny, bo niebieskie grzyby stanowią super źródło głodu i życia kosztem poczytalności, a ponadto z tego biomu znajdziecie przejście do Lunar Grotto, czyli biomu księżycowego pełnego szkła księżycowego i jeszcze dalej archiwa, gdzie nikt was nie zaatakuje, a znajdziecie darmowe 40 tulecytu, czyli najcenniejszy zasób w grze. Dalej z biomu centralnego wychodzi również biom zielonych grzybów, które przepieczone odnawiają poczytalność kosztem jednego punktu życia, więc się opłaca i zazwyczaj na biomie centralnym znajdziecie również hacza, czyli podziemnego chestera. Reasumując, biom centralny prowadzi do prawie wszystkiego, co jest istotne w jaskiniach, więc warto go zwiedzić w 100%. Jest jeden szkopuł.
łudząco biom centralny przypomina Arena Toadstoola, więc może być tak, że znajdziecie brązowy biom z bulwami, a to nawet nie jest on. Ale na ogół większość, a czasem i wszystkie spawny Toadstoola znajdują się w okolicach biomu centralnego. I gdyby nie cholerne atrium, całą resztę jaskiń można by olać, ale z biomów pokrótce. Biom kamienny z pająkami, kamieniami, szadłami i stalagnatami. Biom kamienny ze stalagmitami, szadłami i nietoperzami. Biom kamienny z kamieniami, szadłami, homarami i ślimakami. Widzę tu pewne podobieństwo. Mozaika, czyli miks wszystkich biomów grzybowych. Biom z trzema biomami grzybowymi małych rozmiarów, odrębny od pozostałych gigantycznych biomów grzybowych. Biom z czerwonymi grzybami, często na jego części są spawny pająków jaskiniowych. O biomie z zielonymi grzybami warto dodać, że zawsze znajduje się minimalnie na nim jedna wioska królików. No i okazyjne bagno, niewiele różniące się od tego na powierzchni. I te biomy w 99% są średnio bezpieczne, a na dodatek nie ma na nich niczego ciekawego oprócz ogromnych ilości kamienia i jakiegoś cholerstwa, które chce was zabić. Musimy jednak odwiedzić część z nich, bo na nich znajdują się gigantyczne macki, których jest około 2. Jeśli zbijemy gigantyczną mackę, możemy wskoczyć do powstałego dołu, by wyskoczyć drugą stroną, podobnie do tunelu robaka. Jedna z macek, nie sposób ustalić, która prowadzi do części jaskiń niepołączonych z całą resztą, jest to atrium, do którego to jednak idziemy, jak chcemy pokonać Fjellvivera, więc odsyłam do filmu na temat tego bossa. Jak już znajdziecie tę właściwą mackę i wszystkie spawny Toadstoola, to o ile generator świata nie wykonał fikołka, to nigdy więcej nie wrócicie na te bagienno-kamienne biomy. W kontekście przetrwania w jaskiniach polecam również film o robakach głębinowych, które w jaskiniach będą was atakować regularnie. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!